28 czerwca 2024 roku. Ciekawe, dlaczego się zawahałam przy... Zawahałam się przy czerwca. Nie mam pojęcia. Wydawałoby się już, że to lipiec? Prawie. A czerwiec? Jeju, dopiero się zaczął. A tu już... Ale czas to takie dziwne zjawisko. Nie ma się co tak bardzo tym przejmować. A temat ja mam dzisiaj taki wakacyjny. Będzie pasował do tych klimatów wakacyjnych. Uciekają, gonią. Czy ja też? Obserwacje moje podsunęły mi ten temacik do rozważań. Jak często widzi się ludzi, którzy ciągle przed czymś uciekają, a uciekają na różne sposoby. Uciekają przed problemami i po prostu próbują siebie przekonać, że ich tam nie ma. Uciekają przed odpowiedzialnością za wszystko, co się dzieje w ich życiu. Rozglądają się na zewnątrz. No i co? I szukają tych, którzy są za to odpowiedzialni. Uciekają od zwykłych trudów związanych z codziennością. W co uciekają? A w różne używki. Wiadomo jakie. Czy ja też uciekam? No, pewnie, że też. Wcale nie rzadko. Też uciekam. Bo mi się wtedy wydaje, że coś mnie ominie, że to się nie wydarzy, albo że ten problem zniknie. No bo skoro tak skutecznie przed nim uciekam, to czemu nie miałby zniknąć? A gdzieś się tam zawieruszy i będzie święty spokój. A inaczej to się nazywa zakopywanie pod dywan. Ale uciekanie. Uciekanie w różne formy. A popełniłam ten filmik tam nad Zatoką Solińską, że wszędzie zabieram ze sobą siebie. No i sama siebie o tym też bardzo sumiennie przekonuję. I tak w istocie jest. Ale uciekają. Specjalnie użyłam liczby mnogiej, żeby nie opowiadać tylko o sobie. Ale ja też należę do tej gromady, która ucieka. Najważniejsze chyba zdać sobie z tego sprawę. Zdać sobie sprawę, że uciekam i zdać sobie sprawę, przed czym uciekam. Zadać sobie to pytanie, Anka. A przed czym ty, kobieto, uciekasz? I myślę, że to czasami odróżnia ludzi jednych od drugich. Jedni, którzy uciekają całe życie i nigdy nie postawią sobie tego pytania. No i ta druga grupa, która też ucieka, ale to pytanie postawi. A to pytanie postawione, czy ja też uciekam, może wiele zmienić.
może wiele zmienić, bo może najzwyczajniej w świecie uświadomić, że to w ogóle nie ma sensu, że trzeba stanąć oko w oko z tym, przed czym się ucieka. Jeśli to jest lęk, jeśli niepewność, jeśli smutek i tak dalej, a trochę tego jest, to wtedy można coś z tym zrobić. Albo choćby zyskać świadomość. A do czego mi ta wiedza, jeśli już wiem, przed czym uciekam? A to może spowodować, że uciekać przestanę, że popatrzę w oczy lękowi, smutkowi, przygnębieniu, zwątpieniu, goryczy, rozczarowaniu, przyjrzę się i mogę powiedzieć stop, dzięki, już nie uciekam. Będę się z tym mierzyć, ale nie na zasadzie, że zaraz biorę po prostu jakieś narzędzie do walki i będę walczyć. Nie. Świadomość tego to już jest połowa sukcesu. A potem po prostu przestaje uciekać. O, jakaże ja mądra. Ten poranny, czerwcowy, upalny czas. Uciekamy, gonimy. Czy ja też? A co z tym gonieniem? Obserwując ludzi, którzy gonią za tymi chwilami szczęścia, które będą, które się pojawią, jeśli, aha, i to szczęście, za którym tak gonią, pojawi się dopiero wtedy, kiedy ten i ten warunek zostanie spełniony. Aha. Kiedy wygram w totolotka, to będę szczęśliwa. Kiedy spotkam taką i taką osobę, no odpowiednio dla mnie, a to wtedy będę szczęśliwa. Więc gonię za tym i czekam, wyczekuję. I ciągle myślę, że jeśli to nadejdzie, i wszyscy spełnią moje oczekiwania, i przyjaciółka, i przyjaciel, i rodzina, i córka, i syn, no, jeśli zaczną działać tak, jak ja sobie to wyobrażam, to moja gonitwa się zakończy. A takich obrazków jest wiele. Wygłupiam się oczywiście teraz, ale taka gonitwa. A gonitwa wiąże się z pośpiechem i tym niepatrzeniem. Na co? Na tę chwilę obecną. Ach, można sporo stracić. Może nas sporo ominąć. Jeśli sobie nie uświadomię, że ta gonitwa jest po prostu bez sensu. A no bo jeśli teraz nie potrafię wykrzesać z siebie tego uczucia radości, szczęśliwości, to jakże to się stanie po spełnieniu tych postawionych warunków? Czy ta gonitwa wtedy nie okaże się zbędnym trudem? Nie zaowocuje
rozczarowaniem, smutkiem. I co? I to już? To już teraz? Myślałam, że będę bardziej szczęśliwa. Tam. I rozpoczynam gonitwę od początku. Takie mechanizmy. Dość oczywiste, dość częste do obserwowania u innych, u siebie też. Uciekamy, gonimy, czy ja też? A też. I w przeszłości, i teraz. Ale dobrze jest zdać sobie z tego sprawę i czasami powiedzieć stop. Czasami język mi się plącze, i czasami powiedzieć stop. Nie uciekam i nie gonię. Żyję dzisiaj. Teraz. Dostrzegając wszystko, co dzieje się w tej chwilce właśnie, która przyczynia się do mojej radości. I samolot w górze, i rozbiegana alejka leśna, i ten czerwcowy czas, i ta myśl, która już się dobija, a co będzie za godzinkę, a co będzie za dwie godzinki, i tak dalej. Tak sobie myślę właśnie, że dobrze jest nie uciekać i nie gonić. A wtedy przychodzi ta błogość, ten spokój i ta szczęśliwość, której w ogóle byśmy się nie spodziewali. Bo skoro nie wszystkie warunki zostały spełnione, a szczęśliwość przyszła. Przyszła i jest. Bo nie uciekam i nie gonię. Ta ptaszyna. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. W tym cudownym, zabieganym świecie, z refleksją, żeby postawić sobie to pytanie: czy ja też uciekam? Czy ja też gonię?